Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Szukania Ludzi. Dobra, to tak jak mówiłem poprzednio, idziemy sprawdzić korytarzami do tego żółtego punkciku. I tam chyba coś na pewno musi być. Tu już wszystko obszukane. Także, no co, lecimy. Tędy nie przejdę nigdzie. No, on mnie na hita kładzie. Chodzimy sobie trochę. Ale na pewno coś znajdziemy, nie? Też nie ma takiego chodzenia bez celu. Trendy. Tam przeskakujemy. Tam przejdziemy do boku. Tam już byliśmy, nie? Ręka została wzięta. Mnie martwi, czy ja tam przeskoczę. Aha. Nie doskoczę, niestety. Musimy znaleźć inne przejście. A muszę się zawrócić. Tędy. To było tam przejście, tak? Dobra, jest zaginiony. Muszę tylko złapać tchu. Musi być jakieś wyjście. Gdzieś. Jakiś czas tu już leży. Może to jeden z zaginionych poszukiwaczy. Dobra, czyli co, mam się po prostu wrócić, co? Czy odszukać gliz 93 metry? Co mam tu zrobić teraz? Odszukaj gliza. Czyli od tego, co braliśmy misję, tak? Coś ciekawego jeszcze jest w tej kopalni? Chyba nie. Dobra. Czyli wystarczyło pójść do tego punktu, żeby zrobić misję. Z tym. Już dobrze. W takim razie wracamy. Biegniemy, czyli jej po prostu zaginieni umarli, nie mogli wyjść z jaskini, no to takie wcale trudne nie było. Gdzie ona jest? Nie, to mi dalej misję pokazuje, no nie?
Gdzieś do góry? Idźmy, zobaczmy do góry. Tam był ten bosik, nie? Zobaczmy, czy się zgadza. 28 metrów. No dobra. Albo ja coś źle czytam, albo musimy tu iść po prostu na górę. Szukaj Gryza, czyli to jest Gryz i musimy go zabić, tak? No tak. O, nie ma z tym mów. No. Dobra, jesteś na wykończeniu w ogóle. No i szarża. I on robi autosa już tego. Dobra. Było blisko. Dobra. Może lepszy pomysł. Zapiszmy sobie po prostu. Gdzie ja idę? Gdzie ja już się tam pogubiłem? Dobra. Tutaj. Czekaj, jeszcze raz, do góry. Dobra, policja tam. O Boż. Tak, policja. Ojej, ja się sam gubię. Niestety, to nie tutaj, to jest tutaj, wychodzimy. Zapisujemy punkt, w którym szybciej tam do niego po prostu dojdziemy. Bo nie chcemy się wychodzić cały czas z tej kopalni, a i tak czy siak. Muszę go zabić. Chyba, że dam mu radę z trzema podami, bo wtedy mieliśmy tylko dwie. A co, tam idziemy. Idziemy, dam radę. Nie będzie tak jak z tym bossem, który jest silniejszy w tej piwnicy tam na dole. Nie słabszy, dam mu radę. Tam spokojnie możemy dawać dwa autosy i robić uniki.
Trafił. Dodge. On nie trafi, o kurczę. Dobrze już, spójrzmy. Okej. Musimy je otworzyć. Tylko. Łowca. No dobra, czyli co, mamy całą misję, tak? Ciekawe. Tam mi coś świeci. Stolik. Jest resp. A tutaj coś... Może ja serio mam zabić tego potwora w tym, w tej piwnicy? Idźmy może tam, respimy swoje pointy. No wiem, że to była ta misja, bo znalazłem wszystkich w tej piwnicy i musiałem zabić tego potworka i to właśnie zrobiłem. Dobra. Punkty są... Ruszamy. To i mój współkonspirant, znaczy się partner biznesowy. No i co znalazłeś? W kopalni spotkałem Rancora. Nie, co ty nie powiesz? Też jestem w szoku. Cóż, żaden stwór nie będzie stać nam na drodze do tego priorytu. I przeszkadzać w znalezieniu tych biedaków, oczywiście. Aha, czyli jednak muszę zabić tego potwora. Tylko no, jestem one-hitowcem na razie, nie? Muszę podejść do tej misji trochę później. Niestety. Tak bywa. Dobra. To może pójdźmy, jakąś fabułkę zrobimy. Zrobimy coś z fabułą. Coś, jakieś skille dodatkowo ulepszymy. Coś w tym stylu. I wtedy pójdziemy na tego Rekola. Kim jest ten obcy? Nie wygląda mi na bandziora. Udawaj, że jesteś bezużyteczny. Spokojnie, nie szukamy kłopotów. Gdzie jest kantyna? O, tam, przybyszu. Nie przeoczysz. Coś jest. Skrzyneczka. Mogę tu wejść w ogóle? Zaraz sprawdzimy. Nie mogę. O, solo za dzwonek. Myślałeś, że możesz nas oszukać? Czekaj! To tylko małe nieporozumienie! Hej! Puśćcie go. Chodzi w rachubę. Ten stwór sprzedał nam bezcenny relikt. To klucz do obiektu naszych poszukiwań. Tylko że jest on fałszywy! Byłem pewien, że to autentyczny.
Ja ci wierzę. Ale takich błędów jak ten nie można tolerować. Niech to będzie ostrzeżenie dla każdego, kto zadrze z jeźdźcami chaosu. Zabij go. O nie! Dosyć. Odejdź. To Jedi. Przypomnij naszemu znajomemu, dlaczego tacy jak on powinni być martwi. No dobra. No dobra. To tak się bawimy. No to jedziemy z tobą jeszcze raz. On jest na pewno słabszym bozem niż ten potwór tam w komnacie. Chcecie powalczyć? Zapraszam do nas. To wielka radość móc zobaczyć jednego z was w akcji po tych wszystkich latach. Wielki rycerzu Jedi, jeśli mnie oszczędzisz, oddalę się stąd w pokoju. Do zobaczenia. To on doma. To on tak odważnie postawił się jeźdźcom chaosu. W porządku, wystarczy, Targol. Targol, chodź na mi tu. Dobrze. Jesteś doma? Tak, to ja. A ciebie jak zwą? Jedi? Jestem Cal. A to BD-1. Byłbym bardzo wdzięczny za dyskrecję. Tutaj na pograniczu trzeba trzymać się razem, jeśli chce się przetrwać. Tak jest. Nie musiałeś pakować się w tę całą kabałę. Nie inaczej. Targol, cicho. Chowamy tajemnicy. Kal. Jestem pewna, że oboje na tym skorzystamy.
No dobra. Wchodzimy do środka. Jeśli kochasz już spragnienia trunki nie do pogardzenia. Gdy blaster w ciebie strzela, pędź tak szybko jak gazela. Pędź do salonu niczym wiatr. Twój czas jest tego wart. A, potencjalny klient. Co podać? Nic. Dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. No. Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszko, jest czysto. Mówię ci, Mąk, ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, lipa, jak leci Billy. Chwileczkę. Kal, Kalu Kestisie, chodź no tu, ty synu bagniaka. Oj, trochę cię nie widziałem, tęskniłem. Cześć. Niech no na ciebie spojrzę. Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. Hej, dbasz o chłopaka? Ważniejsze, dbasz o modliszkę? A, no, na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na Kobo. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź, usiądź sobie. Słuchaj, Mąk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki? Jeden śliski, Mąk. Już leci. Witaj w salonie Pajluny. Najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę bardzo. Przejęliśmy go z Mąkiem od poprzedniego właściciela po, ciężkim przypadku zatrucia blasterem przez jeźdźców chaosu. Znamy się już. W porządku, Gris? A, tak, jasne. Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na modliszce? Byliśmy na Coruscant. Szpiegowaliśmy dla Sogerery. Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To, co robię, wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko się zmieniło, odkąd się rozstaliśmy. No, ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja, ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio? Merin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie. Już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. Hej, Kal. Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę. Galaktyka może te parę godzin poczeka. A, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. Dobra. Poznaliśmy naszego starego przyjaciela. To gdzie jest? Także. Pokój? O, będziesz nim zachwycony, młody. Skręć w prawo za barem, przejdź przez kuchnię i zejdź po schodach. Nie da się go przeoczyć. Jasne. Dzięki, Gris. Później pogadamy. Nie wyglądasz na jeźdźca. Co mnie zdradziło? Nie celujesz mi blasterem w twarz, nie rozlewasz drinków i nie drzesz się w niebogłosy. No i ładny droid. To BD-1. Ja jestem Kal. A wreszcie jakaś nowa twarz w mieście. Swoją drogą jestem Zik. Miło mi. Zik. Dobra, idziemy zobaczyć pokój. Czy jakieś fanty do zgarnięcia? Piwnica musi być tutaj. To pewnie będzie stolik, tak, myślałem właśnie. Gris przeszedł samego siebie.
Oddychaj. Dobra, mam jeden punkt. No ale w co my go damy? W nic w sumie. Stawa. Trening, umiejętności. Ten trening to co to jest? A ta, tak, no, o, trening. Dobra, jest i odpoczynek. Gris zawsze miał dobrą rękę do roślin. Wiesz, że on z nimi rozmawia? Dobra. Wciąż gadasz przez sen, he? Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Dziwak. Włochacz. Dzięki, że mnie przyjąłeś. Wiadomo. A myślałeś, że po co trzymam tu twoje graty? Miałem nadzieję, że kiedyś zrobisz przerwę i wpadniesz. Obaj wiemy, co się dzieje, kiedy tkwię w jednym miejscu. Mówiłeś, że masz tu gdzieś zapasowy żyroskop. Mamy sporo czasu na naprawę modliszki. To o tobie chciałem pogadać. Nic mi nie jest. Muszę jak najszybciej ruszyć. A potem co? Będziesz szukał guza z Sogererą? Może. Ta. Ktoś z nas musi walczyć. Zabawne. To samo powiedziałeś, gdy się wszyscy rozstaliśmy. Tak, bo ja... Dobra, słuchaj. Wiem, że mieliście swoje powody. Ale ja nie mogę po prostu odpuścić. Muszę walczyć. I co w ten sposób osiągnąłeś? Przykro mi to mówić, ale wciąż tracisz ludzi, a sam mówiłeś, że Imperium z każdym dniem rośnie w siłę. Może nastała już pora, byś przestał myśleć mieczem świetlnym. Pomyśl o sobie, ustatkuj się, znajdź sobie dom. Jaki dom, Gris? Ja nie mam domu. Zakon był domem, nauczycielem, wszystkim, co straciłem. Czym jest ich poświęcenie, jeśli się poddam i schowam głowę w piasek? Los się z tobą łaskawie nie obszedł, ale czas, żebyś mnie posłuchał. Ja już dostałem od życia nauczkę. Musisz wiedzieć, kiedy spasować, gdy gra jest ustawiona. W przeciwnym razie stracisz coś, czego już nigdy nie zastąpisz. Chcę ci coś pokazać. To tunel przemytników. Był tu już wcześniej. Śmiało, zajrzyj. Trzymam tam sporo różnych części. Na pewno znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do naprawy modliszki. Dzięki. Doceniam to. Kal, mogę ci coś wyznać? Naprawdę miło cię znowu widzieć. Ciebie też. Gris, przemyślę twoje słowa. Uważaj tam pod nogi. Poważnie, mam problem ze szkodnikami. Okej, okay. Czyżby to był ostatni epizod? Halo? Mój stary strój złomiarza. Czemu Gris go zatrzymał? No wiem, trochę dziwne. Skąd się tu wziął Halixet Sir? Nie pamiętam. Znalazłem go, gdy rozpakowywałem rzeczy po tym, jak się rozdzieliliśmy.
Może liczyła na to, że będziesz się uczyć. Nie dziękuję. Daj mi chwilę. Muszę coś poprawić. I ty łana, co znaleźliśmy, tak? Korpusik może jakiś? No to jest całkiem spoko. Ale to też jest kit. Ura, co zostanie? Podoba ci się nowy zostanie. Wygląd? Dawa. Mieć świetne cokolwiek nowego. Nie nic by na to. Nie nic nowego. Nie by na to. Tu. Wypróbujmy jego wyważenie. Dobra. Co, idziemy w dół piwnicy, tak? Dobra. Zabiliśmy szkodniki. Stare tunele przemytnicze, co? Chris zawsze chował jakieś asy w rękawie. Dobra. Myślę, że tutaj zakończymy i przejdziemy do następnego odcinka po prostu. Zejdziemy do tuneli. Dziękuję za uwagę.